Z nami. Dziewczyny, to takie ekscytujące. Co nas czeka w tej rundzie? Myślę, że wam się spodoba. Dostaniecie całą masę żywych karaluchów. Spójrzcie tylko, jakie urocze. Co za ohyda. Przykro mi, ale i tak będziecie musiały je narysować. I to za pomocą małych nakładek na palce, wyglądających jak rączki. Będzie wam się nimi bardzo wygodnie rysowało. Trochę nietypowo, ale wam się spodoba. Nie zapomnijcie, że macie tylko jedną minutę. Czas start. Nie chcę dostać karaluchów, ale muszę zademonstrować mój talent. Myślę, że wyjdzie mi bardzo ładnie. Mam nadzieję, bo inaczej nie będę miała od kogo przerysowywać. Kurczę, złamała mi się kredka. Czym teraz będę rysować? Wiem, mam temperówkę. Mam nadzieję, że mi pomoże. Super, teraz znowu mogę rysować. Co się dzieje z moją temperówką? O nie! Teraz jestem cała w opiłkach. Ale naostrzyłam kredkę. Muszę tylko zdmuchnąć śmieci z kartki, żebym mogła zacząć rysować. Gotowe. Ej, co ty sobie wyobrażasz? Teraz ja jestem cała w śmieciach. Nie martw się, pomogę ci się ich pozbyć. Dzięki. To bardzo miło z twojej strony. Nie będę się dłużej na ciebie gniewać. Co to jest? Skąd się wziął ten papier? Julie, przestań rzucać przedmiotami. Odczep się. Co za tupet? Nie rozumiesz, że przeszkadzasz mi w rysowaniu? Nie mogę ciągle przerywać swojej pracy. Dobra, sprzątnę te śmieci. Jaki piękny rysunek. Też go zabiorę. Ej, gdzie jest mój rysunek? Za chwilę challenge się skończy. Masz rację, wyzwanie dobiegło końca. Czas pokazać, co udało wam się narysować. Wita, mogłaś się bardziej postarać. Dislike. Mila, gdzie jest twoja praca? To nie przejdzie. Na pewno nie wygrasz. Julie, rewelacja. Bardzo mi się podoba twój rysunek. Bo jest mój. Stop, dziewczyny, przestańcie się kłócić. Co się stało? Chociaż nie chcę zajmować się waszymi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych. Mila, dostajesz karaluchy. Trzeba było się postarać. A, to straszne. Przecież się starałam. One pełzną. Spójrz na to. Co tam leży na dnie? Coś bardzo błyszczącego. To pierścionek z prawdziwym diamentem. Ojej, jakie ja mam szczęście. Tak, wygląda pięknie. Dziewczyny, tym razem czeka was jeszcze bardziej niezwykła nagroda. Lubicie owoce morza? Bo jedna z was dostanie tę oślizgłą, ale bardzo uroczą ośmiornicę. Żartujesz? Fu! A malować będziecie na szkle tymi farbami. Mam nadzieję, że dacie radę. Czas start! W dzieciństwie często malowałam w ten sposób, więc muszę wygrać. Kurczę, to wygląda jak jakaś plama. Trzeba to wytrzeć. Jak można tak zepsuć pracę? Ja zaraz narysuję coś naprawdę fajnego. Może naszą nagrodą naprawdę jest straszna ośmiornica, ale nawet ją można narysować słodko i ładnie. Wychodzi mi całkiem fajnie. Całkowicie zgadzam się z Milą. Ponadto im lepiej narysowana ośmiornica, tym mniejsze szanse na zdobycie prawdziwej. Kurczę, skończyła mi się niebieska farba. Mam nadzieję, że Mila nie będzie miała nic przeciwko, jeśli od niej pożyczę. Ej, nie rozumiem. Mogłabyś zapytać mnie o zgodę. Zobaczymy, jak ci się spodoba, gdy ta butelka farby będzie już na zawsze twoja. To genialne. O nie, co się dzieje? Jak mam to odkleić? Dobra, najpierw muszę dokończyć rysunek. Wita, ty co narysowałaś? Chyba coś bardzo przerażającego, to okropne. Takie teksty są bardzo niemiłe i nie na miejscu. Będę musiała dać ci nauczkę. Ciekawe, co powiesz na to. Nie, co ja teraz zrobię? Nie chcę ośmiornicy. Chociaż klej, którego użyłam do zrobienia żartu, może mi pomóc. To świetny pomysł.
Dziewczyny, kończymy. Czas pochwalić się pracami. Hej, come on! Julie, no brawo, wyszło niesamowicie. Vita, ale twój rysunek to jakiś koszmar. Niestety, nie jest to dobra praca. Mila, po tobie też spodziewałem się więcej. W dodatku rozbiłaś szkło. Wkurzyłaś mnie. Myślę, że będzie sprawiedliwie, jeśli ośmiornica trafi do zawodników, którzy nie dbali o zasady challenge'u. Vita i Mila, ośmiornica jest wasza. Tak jest, smacznego. A ja będę patrzeć i się śmiać. Możecie sobie jęczeć, i tak musicie zjeść ośmiornicę. Spróbuję. Fu, to obrzydliwe. Nie sądziłam, że jest aż tak niedobra. Teraz jeszcze bardziej boję się spróbować. To naprawdę ohydne. Julie, dlaczego się ze mnie nabijasz? Nie pozwolę na to. Vita proponuje pokazać Julie, kto się będzie śmiać ostatni. Popieram. Julie, łap! Co zrobiłyście? To obrzydliwe. Teraz mam macki we włosach. Jesteście takie okrutne. Jak będzie wyglądała trzecia runda tego challenge'u? Tym razem poszczęściło się wam z nagrodą. Zobaczcie, jakiego uroczego pieska otrzyma jedna z was. I znów trzeba będzie malować czymś bardzo nietypowym. Zróbcie sobie taki makijaż, aby wyglądać jak ten słodki piesek. Macie dokładnie minutę. Czas start. Nie mogę przegrać. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pieskiem. Ja też. Muszę się więc spieszyć. Wszystkie chciałybyśmy mieć takiego słodkiego przyjaciela. Już kiedyś robiłam taki makijaż. Nie sądziłam, że ta umiejętność mi się przyda. Dziewczynom idzie za dobrze. Trzeba to naprawić. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko zepsułaś. Przepraszam, to nie moja wina. Wiesz co? A masz. Następnym razem odechce ci się mi przeszkadzać. Tak? W takim razie ty też oberwiesz. Mam nadzieję, że ci to wszystko spłynie z twarzy. Dlaczego tak bardzo mnie nie lubisz? Wyglądacie naprawdę strasznie. Raczej jak jakieś upiory, a nie pieski. Tylko mnie nie dotykajcie. Czas się skończył. Kto zostanie właścicielem tego pieska? Vita, to okropne. Możesz dzieci straszyć. Mila, nie wyglądasz lepiej. Twój makijaż z pewnością nie jest taki straszny, ale nadal nie jest to uroczy piesek. Tylko praca Julie się nadaje. Gratuluję, masz nowego przyjaciela. Hurra, spójrzcie, jaki jest śliczny. Jaki słodki. No co tak patrzycie? Musiałam jakoś walczyć z konkurencją. Co to za zapach? O nie, uroczy piesek zostawił niezbyt uroczy prezent. Fu, co za ohyda. Czyli my mamy pieska, a ty masz to, co zostawił. Sprawiedliwość została wymierzona. Dziewczyny, w tej rundzie czeka na was przepiękna nagroda. Spójrzcie na ten cudowny naszyjnik. Dostanie go jedna z was. A rysować będziecie tymi buteleczkami, które zawierają kolorowy klej z brokatem. Myślę, że będzie fajnie. Czas start. Zaczynajcie. Wiem na pewno, że to ja zostanę właścicielką tego naszyjnika. Dziewczynom taka luksusowa biżuteria nie pasuje. Jak w ogóle wycisnąć ten głupi klej? O nie, wszystko zniszczyłam. Jak mam się tego pozbyć? Może rozetrę to innym kolorem? Nie, nic nie działa. Co robić? Julie, to nie jest śmieszne. Zaraz oberwiesz. Dobra, nie dotykaj mnie, ja rysuję. I absolutnie nie mam pojęcia, jak narysować naszyjnik. Dziewczyny nie mogą go dostać. Mila, bez urazy, ale będziesz musiała poczuć na sobie moc tego kleju. Wszystko idzie idealnie. Trzeba tylko dodać kilka kropel czerwonego kleju. Super. Co się dzieje? Dlaczego butelka przykleiła się do mojej ręki? Julie, czy to twoja sprawka? Moja? To Vita. Tak? Więc za chwilę się przekonasz, jak dobry jest ten klej. Ale nie na dłoni, a na twarzy. Proszę bardzo. Myślę, że nawet jej pasuje. Pomocy, zdejmijcie to ze mnie. O nie. Teraz nie czuję połowy twarzy. Muszę natychmiast przykleić brwi na miejsce.
Mila, nie trzeba było ze mną zadzierać. Zaraz cię załatwię. Stop, czas minął. Pokażcie, co narysowałyście. Wita, co za porażka. Znowu okropna praca. Tylko proszę się nie obrażać. Julie, twoja nie jest lepsza. Dziewczyny, co się z wami stało? Przecież umiecie rysować. Mila, dobrze, że chociaż ty mnie nie zawiodłaś. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nagroda wędruje do Mili. Gratulacje. Wspaniale. Teraz będę najładniejszą dziewczyną w okolicy. Julie, też chcesz taki? Oczywiście, że chcesz. Ale i tak ci go nie dam. Ty kłamczucho. No to nikt go nie dostanie. Co ty zrobiłaś? Już czułam się jak księżniczka. To było takie piękne. Dziewczyny, szkoda, że nie widziałyście swoich kwaśnych min. Żaden naszyjnik tego nie naprawi. Weźcie się w garść. Zaraz zaczynamy. Co my tu mamy? O, sałatka. Czy wszyscy są gotowi? Zaraz przekonamy się, który z naszych bohaterów jest najlepszym w przyrządzaniu tego dania. Zaczyna profesor. Co on robi? Bierze ziemię? Czy to jakaś magiczna fasolka, profesorze? Zaraz zobaczymy. Profesor dodał tyle fasolek. A teraz polewa to wszystko wodą. Chyba troszeczkę przesadził. Powinien pan bardziej uważać, profesorze. Chwileczkę, zaraz to posprzątam. No, teraz wszystko w porządku. Co się dzieje? Ojej, tylko spójrzcie na tę idealną sałatę. A to dopiero. Profesor postanowił ją ściąć. A teraz wykłada wszyściutko na talerz. Obok kładzie kawałek bagietki, bo czemu nie? O, smak starej dobrej fasoli z puszki. O, tak. A o co chodzi z tym dinozaurem, profesorze? No w sumie wyszło pięknie. Dobra robota. Ciekawe, jak odpowie na to siostra. Ej, te warzywa są na sałatkę, a nie na przekąskę. No, to ja rozumiem. Siostra kroi warzywa nożem. I co teraz? Liść sałaty? Papryka? Ojej, jaką uroczą sałatkę przygotowała. Myślę, że Rosie się spodoba. Ale musimy jeszcze zobaczyć danie szefowej. Szefowa nie ma nastroju do żartów. Bierze troszkę białego sosu. I rozsmarowuje go na talerzu. Kromki chleba? Blender? Poważnie? Co ona kombinuje? To dosyć dziwne. Dalej wysypuje powstałe okruchy na talerz. Teraz kroi plasterki warzyw. No jakie to eleganckie. Te cieniutkie plasterki rzodkiewki już wyglądają niesamowicie apetycznie. Ojej, tylko spójrzcie, co za sposób podania. Szefowa kuchni to prawdziwa profesjonalistka. Czas na degustację. Co my tu mamy? Wow, jaka niezwykła sałatka. Czy to dinozaur? Spróbujmy. To czekolada, jest pyszna. A to co? Fu, nienawidzę fasoli. Ohyda. A teraz spróbujmy ciebie. O, jakie fajne oczy. Sprawdźmy, jak smakują. Ojej, pyszniutkie. No i wreszcie trzecia sałatka. Mam nadzieję, że też będzie mi smakować. Fuj, jest to obrzydliwa. Do bani. Dobra, ta mi się nie podoba, ta też nie. A oto nasz zwycięzca. Ja? Oczywiście, przecież jestem najlepszą szefową kuchni. Proponuję uczcić moje zwycięstwo małym przyjęciem. Profesorze, to nie czas na nowe eksperymenty. Przed nami nowe wyzwanie.
O, to przecież koktajl mleczny. Lubicie koktajle mleczne? Jaki jest wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może następnym razem zrobimy wasz ulubiony koktajl. Profesor nie może się doczekać, kiedy znów zacznie gotować. Co on tam trzyma? Soda? Wygląda na to, że czeka nas kolejna lekcja chemii od profesora. Jest naprawdę dobry w mieszaniu wszelkiego rodzaju niezwykłych płynów. A teraz dodajemy sekretny składnik. Tylko spójrzcie na te bąbelki. Wygląda na to, że napój jest gotowy. No nieźle. Oczywiście nie przypomina koktajlu mlecznego. Ale to jest właśnie cały profesor. Zawsze znajdzie ciekawe i niekonwencjonalne wyjście z sytuacji. A siostra postanowiła ugasić pragnienie napojem gazowanym. Chociaż otwarcie puszki nie zawsze jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. Wiem, potrząsnę tym. O nie, to nie był dobry pomysł. Teraz cały napój... No właśnie o tym mówiłam. Profesor pokazuje, co o tym myśli. Mimo wszystko siostrze zostało jeszcze troszkę napoju. Niewiele, co prawda. Co dalej? Wow, spójrzcie na to. Jak dużo cukierków. Teraz bierze bitą śmietanę. O tak, wygląda apetycznie. Misie Haribo? Świetny pomysł, profesorze. Dobra robota. Ale trudno zaskoczyć szefową tak prostymi napojami. No co, szefowo? Pokaż profesorowi i siostrze, jak wygląda prawdziwy napój od profesjonalisty. Ojej, chyba będziemy potrzebować lodówki. No to czekamy. Siostra prawie skończyła swój koktajl. Wygląda świetnie, ale szefowa nadal nie jest pod wrażeniem. Wyjmuje swój napój z lodówki. Chociaż to wygląda jak zwykła lodowa kulka. No rzeczywiście, to po prostu lód. No i co teraz? Szefowa zrobiła w środku dziurkę i wylała z niej wodę. No to ciekawe. Teraz bierze kolę i nabiera ją do strzykawki. Co będzie dalej? Wow, no co za podanie. Ten napój ma tak skomplikowaną recepturę, ale zdecydowanie jest tego wart. Chociaż decyzja należy do Rosie. Ojej, spójrzcie na wielkość koktajlu mlecznego siostry. Jest wspaniały. Jednak nie. Koktajl siostry wylądował na podłodze. No i co teraz? Rosie ma tylko dwa koktajle do wyboru. Ojej, ale fajny dym. Da się to pić? O tak, to jest pyszne. Uwielbiam to. Teraz twoja kolej. Fuj, to jest okropne. Tak, oto nasz zwycięzca. No nareszcie zasłużone zwycięstwo. Nasi bohaterowie dobrze radzili sobie w poprzednich zadaniach, ale zdecydowanie nie są gotowi na to, co nadchodzi. Tak, oczy was nie mylą, to piernikowy ludzik. Przygotowanie takiego przysmaku nie jest łatwym zadaniem, ale nasi zawodnicy są tak utalentowani i odważni, że na pewno sobie poradzą. A kto zrobi to lepiej od reszty? Za chwilę się tego dowiemy. Nasza szefowa kuchni nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Jaki apetyczny miód. Wlewa go do garnka. I co dalej? Cynamon, mąka. Dodajemy to wszystko do miodu i mieszamy. Na taki widok każdemu poleci ślinka. Teraz kolej na masło i znowu mieszamy. Naprawdę trudno jest konkurować z takim mistrzem cukiernictwa jak nasza szefowa. U mnie i tak wyjdzie lepiej. Siostra powinna być ostrożniejsza. Mogła sobie nabić guza. Dobra, teraz czas na mąkę. Czy to nie za dużo? Komuś wyraźnie brakuje koncentracji. Tymczasem szefowa zaczyna ubijać ciasto. Jak apetycznie. Ciasto gotowe. Spójrzcie na ten piękny kolor. Teraz trzeba je porządnie rozwałkować. Potem szefowa musi troszeczkę poczekać. To jest to. Ciasto gotowe. Teraz czas użyć foremek. Jakiego pięknego piernikowego ludzika zrobiła szefowa. Ale nie zamierza zrobić tylko jednego. Wygląda na to, że zbuduje mu cały domek z piernika.
Już wkłada wszystko do piekarnika. A co robi profesor? Te twoje eksperymenty mogą być czasami niebezpieczne. Ale czego się nie zrobi dla nauki? I oczywiście smacznego dania. Wygląda na to, że będzie używał cyrkla. To ciekawe. Co będzie dalej? Linijka? No dobra robota, profesorze. Teraz trzeba ostrożnie wyciąć kształty. Profesor używa do tego łopatki. To jest to. Super. Figurki profesora trafiają do piekarnika. Szefowa i profesor muszą tylko poczekać, aż ich materiały budowlane się upieką. Ojej, co tam się dzieje? Siostro, jesteś pewna, że musisz walić w to ciasto z taką siłą? W każdym razie wyszły jej całkiem niezłe kawałeczki i dobra robota. Teraz będziemy potrzebować barwników. Wow, jakie piękne kolory. Ups, chyba jest jakiś problem z ostatnim. No i co teraz zrobić? Coś tam musi być. Tak, no teraz zdecydowanie wycisnęła wszystko. Profesorze, nic nie widzę. Biedactwo, profesor chyba źle zrozumiał. Ale wygląda na to, że jest już w porządku. Na czym stanęliśmy? A, tak, kolorowe ciasto. Dobrze, że siostra miała pod ręką jeszcze jedną tubkę. Teraz musimy dobrze zagnieść ciasto i zrobić z niego takie paski. Teraz połączymy je w jeden duży rulonik. W ten sposób. Powinien nam wyjść ładny, kolorowy ślimaczek. Siostra dodaje trochę słodkiej posypki na wierzch. I można wkładać do piekarnika. Nie do wiary. Pierniki szefowej już się upiekły. Co za zapach. Teraz można dodać krem. Szefowa delikatnie nakłada go na brzegi piernika. Spójrzcie na ten fantazyjny domek. Jeszcze troszkę kremu. Aż szkoda go jeść. Chociaż... I voilà, domek gotowy. Szefowa dekoruje go jeszcze słodyczami. A oto i sam piernikowy ludzik. Myślę, że będzie szczęśliwy, mieszkając w tak fajnym domu. Teraz szefowa posypuje swoje arcydzieło cukrem pudrem, który wygląda jak śnieg. Jak pięknie! Profesorze, co ty kombinujesz? Jadalny klej? No wow! Wygląda na to, że profesor postanowił zbudować rakietę z piernika. No co za odlot! Smakołyki są gotowe! Czas na degustację! Wow! Ten domek z piernika jest jak z bajki! Och, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść! Jaki pyszny! A co my tu mamy? To piernikowy ludzik! Chodźmy na spacer! Wow, rakieta! Spróbuję! Oj, nie sądzę, żeby ta rakieta wystartowała. A co to? Ojej, jaki słodki piernik! Spróbuję! No, niezły! Okej, teraz razem z piernikowym ludzikiem wybierzemy zwycięzcę. Ten? Nie! Rakieta? Nie! Może piernikowy domek? Tak, podoba mi się! Zgadzam się z tobą, oto zwycięzca! Dziękuję, kto by w to wątpił.